To ta fasolka mamy, o nie. Po co ja to jadłem? Będę tutaj chyba siedział do jutra. Dobra, ale chyba już po wszystkim. Ale tu śmierdzi, o nie! Skończył się papier, nie, nie wierzę. Zawsze wypada na mnie. I co ja teraz zrobię? Jak mam stąd zejść? Chyba już wiem. Tato, 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 chodź tu! Skończył się papier, przyniesiesz mi papier, proszę! Tato, chodź! O, chłopcze! Uff! Tu się nie da wytrzymać, ale tu śmierdzi. No tak, tato, wiem, dlatego siedzę na... w toalecie, dlatego potrzebuję papieru. Ach, Julian, wiesz, że mamy papier w szafce, mogłeś sobie sam go wziąć. Dobra, uciekam stąd, tutaj się nie da wytrzymać. Powodzenia. Tak, wiem, wywietrza tutaj potem. Ale ty wcale nie jesteś lepszy. Po tobie też tak śmierdzi. Dobra, już po wszystkim. Pozbyłam się tego wszystkiego, ale śmierdzi. Dobra, teraz chyba czas się wykąpać. Tak, to będzie dobry pomysł. Tak, zdecydowanie muszę się wykąpać. Ej, Julian, teraz moja kolej. Nie, 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 teraz moja kolej. Ale dlaczego? Ja już mówiłam, zajęłam kolejkę. Dobra, trudno, wciąłem się. Nie czujesz, że ja potrzebuję prysznica? No dobra, masz rację. Wyśmierdziłeś całą łazienkę. Idę stąd, wygrałeś, niech ci będzie. Dobra, to teraz zimny prysznic czy ciepły? Ciepłych nie lubię, także zimny. Dobra. Ale kąpanie się jest nudne. Coś tutaj muszę urozmaicić. Dobra, mam pomysł. Wolę iść do wanny. Tutaj w wannie będzie fajniej. Będzie można trochę popływać. Także powinno być lepiej. Tak, wanna to jest to. Mama w wannie potrafi siedzieć całe godziny. Ale w sumie tutaj też jest nudno. Może poszedłbym do basenu? Nie, nie, jest za zimno. Ale w sumie mogę sobie tutaj zorganizować coś na kształt basenu. Zrobię sobie aquapark. O, ale zimno. Tada! Aquapark i wakacje w jednym. Tylko brakuje jeszcze słońca. Julian, co tu się dzieje? Czemu poprzynosiłeś tutaj te rzeczy z tarasu, z nad basenu? O co chodzi? No tak, tato, chciałam sobie zrobić taki aquapark w łazience. Julian, aquapark? Nie wiesz, że cała rodzina czeka na swoją kolejkę. Każdy chce się wykąpać, posprzątać tutaj szybko i wychodź już z łazienki. Już przegiąłeś. Ach, co ja się z tobą mam? Posprzątaj tu, odnieś to wszystko i już wychodź. Dobra, wytrę się. Wyglądam dzisiaj nadzwyczajnie dobrze. Włosy ułożyły mi się idealnie. Jestem pachnący i piękny. Naprawdę, coś we mnie dzisiaj jest. I tak ostatnio się na mnie patrzyła tamta dziewczyna, jakby chciała mnie pocałować, a jakby serio chciała. Chyba powinienem trochę poćwiczyć. No cześć, cześć mała. Podobasz mi się, wiesz? A co on tu robi? Julian, co robisz? Co ty tu robisz? Przestraszyłaś mnie, przez ciebie spadłem z tego stołka. Mogłaś tak nie krzyczeć. A co robiłeś? Nic nie robiłem. Przestraszyłaś mnie i spadłem. Wychodź, uciekaj. Wiesz co? Słyszałam, że mówisz o mi i całowałeś lustro. Ha, 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 ha. Tato, nie uwierzysz. Przyłapałam Juliana, jak ćwiczy całowanie przed lustrem. Ha, Julian, serio? No nieźle. Chciałbym to zobaczyć. Idźcie sobie stąd. Julian, całuśnik.